13 października wspominamy błogosławioną Aleksandrę Marię da Costa, dziewicę. Aleksandra urodziła się 30 marca 1904 roku w Balasarze koło Bragi w Portugalii. W wieku 7 lat została wysłana przez rodziców na naukę do szkoły powszechnej w Póvoa de Varzim. Dziewczynka zamieszkała przy rodzinie pewnego stolarza. W 1911 roku przyjęła pierwszą komunię świętą, a potem wróciła do domu rodzinnego. W Wielką Sobotę 1918 roku została napadnięta przez mężczyznę, który chciał ją zgwałcić. Uciekając przed nim, wyskoczyła przez okno i spadła z wysokości około 4 metrów. Z powodu tego upadku została całkowicie sparaliżowana. Od kwietnia 1925 roku nie była w stanie zupełnie podnieść się z łóżka. Spędziła w nim kolejnych 30 lat. W pierwszych latach choroby Aleksandra błagała Boga przez wstawiennictwo Maryi o łaskę uzdrowienia. Obiecywała mu, że gdy wyzdrowieje, poświęci się bez reszty pracy misyjnej. Jednak gdy przez 3 lata paraliż nie ustępował, zrozumiała, że to cierpienie jest jej powołaniem i przyjęła je całym sercem. Jak sama powiedziała, Matka Najświętsza wyjednała jej jeszcze większą łaskę. Najpierw rezygnację, potem całkowite poddanie się woli Bożej, a w końcu pragnienie cierpienia. Przeżywanie cierpienia otworzyło Aleksandrę na doświadczenia mistyczne. Doznawała głębokiego zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym. Powtarzała nieraz: Jezu, jesteś więźniem tabernakulum, a ja mojego łóżka z Twojej woli. Będę więc trwała przy Tobie. Między 3 października 1938 roku a 24 marca 1942 roku co piątek, a więc w sumie 182 razy, pomimo paraliżu i w niewytłumaczalny dla nikogo sposób, wstawała z łóżka i przez 3,5 godziny rozważała stację Drogi Krzyżowej. 3 kwietnia 1939 roku stan jej zdrowia pogorszył się, przyjęła więc sakrament namaszczenia chorych. Zaczęła cierpieć jeszcze bardziej, tym razem także duchowo. W roku 1936 Pan Jezus za pośrednictwem Aleksandry polecił papieżowi poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Kierownik duchowy Aleksandry, ojciec Pinio, trzykrotnie przekazywał to życzenie papieżom. Wreszcie po dokładnym zbadaniu wiarygodności objawień przez arcybiskupa Bragi, papież Pius XII 31 października 1942 roku zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi w przesłaniu wysłanym do Fatimy. 8 grudnia tego samego roku powtórzył ten akt w watykańskiej bazylice świętego Piotra. W dniach 13 i 28 czerwca 1939 roku Pan Jezus w widzeniu zapowiedział Aleksandrze wybuch II wojny światowej jako kary za ciężkie grzechy. Aleksandra ofiarowała mu swoje życie, by powstrzymać rozlew krwi. Od 27 marca 1942 roku Jezus obdarzył Aleksandrę jeszcze jedną łaską mistyczną. Od tej pory nie przyjmowała już żadnego pokarmu, żyła jedynie Eucharystią. Za radą kolejnego kierownika duchowego, księdza Umberta Pasquale, salezjanina, wstąpiła do Unii Współpracowników Salezjańskich, aby móc ofiarować swoje cierpienie dla zbawienia młodzieży. Wiele osób przybywało do niej po rady i z prośbą o modlitwę. W tym czasie ksiądz Pasquale zaczął gromadzić świadectwa o życiu, cierpieniach i łaskach otrzymanych przez modlitwę Aleksandry, zebrał około 5000 stron. 7 stycznia 1955 roku Jezus objawił Aleksandrze, że w tym roku zakończy ona swoje ziemskie życie. 6 maja potwierdziła to także Matka Boża. W dniu 12 października Aleksandra przyjęła sakrament namaszczenia chorych, a następnego dnia, 13 października 1955 roku, w rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie, odeszła do Pana. Do grona błogosławionych wprowadził ją święty Jan Paweł II w dniu 25 kwietnia 2004 roku. Módlmy się.
Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Aleksandry Marii. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.